Rycerz de Peyrac, Peyran zabity. Taki mocarz. Aj te Ducatke, Arloi de Arceo, Elwai de Dore. Wyobrażasz sobie? Umówiłam się na strzeżenie do Jean-Louis Ludowika. Przychodzę, proszę. A tam nikogo. I zostawił sam. Dobrze widzę? Wyście są Geralt z Rivi? Ten słynny wiedźmin z dalekiej północy? Mhm. Myśmy są. A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. Jak mistrz Jaskier był w Beauclair, dzień w dzień o was śpiewał. Tak. Niestety ma to w zwyczaju. No dobra, a w czym mogę pomóc? O, widzicie. Mój narzeczony, François Le Goff, złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum, grotnika. A nie mógł po prostu kupić kwiatów? Albo bombonierki? Pan raczy żartować. Każdy wie, że miłości dowieść może tylko czyn heroiczny, lubej dedykowany. Ale nie ma go już 2 tygodnie. Zatem może byłby pan łaskaw pojechać i sprawdzić, co się z nim dzieje? A wie panienka coś więcej o tym grotniku? Po nazwie zgaduję, że spotkać go można w jaskiniach. Tak, chyba że zgłodnieje. Wtedy wychodzi, idzie nocą do wsi, jak wszyscy śpią. Okiennicę wyłamuje, wkłada ręce do środka i dzieci z kołysek wyciąga. Tak szybko, że nawet nie pisną. Tryb lunarny, długie, chwytne ręce, rozumny. François mówił, że raz dwa się z nim rozprawi, a tak długo już nie wraca. Pomożecie, mistrzu? Bo ja już z tych nerwów spać nie mogę. Zrobię, co mogę, żeby narzeczony wrócił cały i zdrowy. Proszę tylko powiedzieć, gdzie go szukać. No, zapomniałam, że wyście z obcych stron, nie wiecie. Grotnik ma leży w pieczarach u stóp Gorgony. Tak blisko miasta? I co, żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie wrócił. Dlatego właśnie się martwię. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Aj te Ducatke, Arloi de Arceo, Elwai de Dore. Roboty nie znajdziesz, a raczej zabawki. Bo najwięcej witaminy mają poklepskie. Ślubowałem wierność księżnej i kodeksowi rycerskiemu. Twoja sława cię wyprzedza, Geralt.
Co? Aleście mnie przestraszyli? Mówcie, jak was zwał? Jaki wasz herb? Geralt z Rivii, herbu Most. Uszanowanie. François Le Goff, jak mniemam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo grotnik to wielce niebezpieczna bestia. Muszę się do starcia z nią dobrze przygotować. Zażywając snu pod chmurką? Przez 2 tygodnie? Zwlekałem nieco, prawda. Ale koniec mi tręgi. Słowo się rzekło, potwora pokonam. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No... nie wiem. Przysiągłem przecież, że... Że dasz lubej głowę potwora. Ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. W sumie... prawdę prawicie. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor! Ale głowę ja mu urżnę. Coś nie widzę tego grotnika. To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Próbowaliśmy. Powoli. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Wyrośnięte. Jak w szklarni. Wypełniona po brzegi dziecięcymi bucikami. Upiorna kolekcja. Jakieś szpargały, narzędzia. Grotnik zabrał je swoim ofiarom. Kości. Czaszka mała. Siemiączko nie zrosło się do końca. Niemowlę. Miało około roku. Czyli prawdę po wsiach mówią. Grotnik dzieci pożera.
wszystko jasne. To musi być porowy. Nie widać go tu. Może żeruje. Trzeba będzie go wyrabić. Do dzieła. Niech się dzieje wola nieba! Harde bydle było. Ja... Dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Beauclair, dzielny rycerzu. O nie, bo... Łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybrankę. Ruszam w świat. Na mą miłość inne monstrum w jej imieniu zasiekę. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończ już z wygłupami. Wypraszam sobie! To, że chcę rozsławić imię mej lubej na cały świat, to... Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby, szmelcowane zbroje i omdlewające damy. To praca. Cholernie niebezpieczna i niewdzięczna praca, do której się nie nadajesz. Znajdź jakiś inny sposób na udowodnienie swojej odwagi. Bo na razie dowodzisz tylko głupoty. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W Toussaint za mniej można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Mało brakowało, a nie wyszedłbym stąd żywy. Pora wracać do domu.
O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? Nie robić zbiegowiska! Co tam słychać, Pumienu? Północ to musi być straszna barbaria. Niewiarygodne. Mam dobre wieści, pa. Ja też! François już wrócił! Za tydzień bierzemy ślub! Ha, ha! Jutro jedziemy na nauki przedmałżeńskie. Pojutrze na przymiarkę sukni. Potem obejrzeć salę weselną. Tak się cieszę! Moje gratulacje. W każdym razie niech wam się darzy. A wam życzę powodzenia na wiedźmińskim szlaku. Proszę, wasze pieniądze. Pamiętasz mnie? Pożyczyłem ci na wiedźmińskim.